15 listopada obchodzimy świętego Marcina, patrona winiarzy i czort wie jeszcze kogo. Jest to stosunkowo młode święto w Polsce, dopiero obchodzone chyba od kilku lat sobie o nim przypomniano. To święto obchodzone jest w zachodniej Europie już od stuleci, bowiem święty Marcin był żołnierzem, legionistą, rzymskim legionistą. W IV wieku po nawróceniu się został pustelnikiem, następnie biskupem. Od 11 listopada zaczyna się próbować, degustować, czy pić, jak to woli, zależy jak to nazwie, kto sobie tam to nazwie, młode wino z tegorocznych zbiorów. W tym roku, proszę Państwa, zrobiłem, zbiór nie był u mnie za wysoki, zrobiłem trzy wina, dwa białe, jedno różowe, dwa półsłodkie, jedno słodkie. Ja nie ukrywam, że dlaczego robię wina słodkie, jak w przeważającej mierze pije się wino w ogóle. Smakosze wina wolą wino wytrawne i piją przede wszystkim wina wytrawne. U nas jeszcze daleko nam do tych tradycji. Dlatego robię te wina, no nie ukrywam, pod klienta, nie? Bo wiadomo, że to wino pójdzie w przyszłym roku do obrotu. Winnica liczy sobie 11 lat już. Czyli, że wino wyrabiam od, tak profesjonalnie, od 9. Bo wino zawsze jakieś tam robiłem, prawda? No, metodą babuni na przykład, z przepisów jakiejś babuni czy dziadka, tak jak to każdy, może nie każdy, ale część z nas na pewno w domu robi. Wino dzielimy na wino wytrawne, półwytrawne, półsłodkie, słodkie i likierowe. Czyli, że wino wytrawne zawiera do 4 gram cukru na litr, półwytrawne od 4 do 12, półsłodkie od 12 do 45, od 45 gram na litr do 85 to są wina słodkie. Powyżej 85 gram na litr cukru resztkowego to są, proszę Państwa, wina likierowe. Wzmacniane to są wina mocne, wzmacniane destylatem lub spirytusem, zależy co kto ma.